Jesteśmy teraz w trakcie ostatniego etapu robót, tak zwane roboty wykończeniowe. W skład robót wykończeniowych wchodzi montaż barier, barieroporęczy, barier energochłonnych, lewa strona całego kontraktu, estakady lewobrzeżne, są już na etapie zamontowania oświetlenia. Teraz prowadzimy dopięcie tego do sieci. Do tego dochodzą jeszcze roboty wykończeniowe przy samych łukach, antykorozja łuków, montaż schodów rewizyjnych w łukach i w wezgłowiach. Wyspa jest na tą chwilę na etapie już docelowego umocnienia płytami oraz kostką. Taki sam zakres jest teraz prowadzony na podporach brzegowych, na podporach skrajnych, gdzie będziemy umacniać kostką granitową oraz krawężnikami całą podporę. Estakady prawobrzeżne są w tym momencie na etapie montażu wsporników pod latarnię oraz wykonywania nawierzchni kap chodnikowych. Zabezpieczamy łuki przed korozją specjalnymi farbami. Przed położeniem farby w ostatnim elemencie łuku, czyli w kluczu, element jest piaskowany, czyszczony, następnie cynkowany i docelowo malowany. Bariery energochłonne na moście są z systemu firmy SafeRoad. Jest to opatentowany system, zatwierdzony system na naszym kontrakcie. Są tak dostosowane technologicznie, aby spełnić wymagania bezpieczeństwa. W momencie uderzenia bariera się odkształca, ale nie pozwala na przebicie jej.